Jestem Wesoły Romek, zbuduję z Tobą domek. Odwiedź Składy Budowlane Wesołek. Bogata oferta opałów, w tym rewelacyjny ekogroszek Ekoret oraz szeroki wybór drewna kominkowego. Materiały budowlane Wesołek. Wysoka jakość w rozsądnej cenie. Paulina Sadowska-Owczarek, serdecznie Państwa witam. Pora na weekendowy przegląd wydarzeń. Morze parasoli, a pod nimi kobiety i mężczyźni, którzy chcieli pokazać, że nie zgadzają się z pomysłem zaostrzenia przepisów aborcyjnych. Poniedziałkowy czarny protest przyciągnął przed pomnik Marii Konopnickiej setki kaliszan, ale i mieszkańców sąsiednich miast, bo wśród protestujących można było spotkać osoby z Pleszewa i Ostrowa Wielkopolskiego. Uczestnicy protestu podkreślali, że nie są za aborcją, którą można wykonywać bez ograniczeń i kontroli, ale są za prawem wyboru w najtrudniejszych życiowych sytuacjach. Takich jak ciężkie uszkodzenie płodu, zagrożenie życia matki i ciąża, która jest wynikiem gwałtu. Obywatelski projekt całkowicie zakazujący przerwania ciąży trafił do sejmowych komisji. W tym samym czasie politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz Kukiz 15 odrzucili inny obywatelski projekt łagodzący przepisy aborcyjne. Tym samym dali zielone światło do zaostrzenia prawa, a tym planom w poniedziałek kobiety powiedziały głośne nie. Nie dla decydowania za nie o ich życiu i zdrowiu. Nie! Obecnie prawo pozwala na legalne usunięcie ciąży, kiedy ta zagraża życiu matki, płód jest poważnie uszkodzony lub ciąża to wynik gwałtu. I dla większości to najlepszy kompromis, co podkreślały osoby, które wzięły udział w czarnym proteście. Miejmy nadzieję, że wreszcie ktoś otworzy oczy i zastanowi się nad tym, że narzucanie wszystkim woli w sumie mniejszości to jest bardzo pogardliwe dla tej większości. Każda kobieta powinna mieć własny swój wybór. To jest kwestia sumienia, to jest kwestia tego, czy w danej chwili może mieć dane dziecko, czy nie może. Nie może być tak, że ktoś będzie decydował za nas. Nikt nie chce aborcji. Jest absolutnie rzecz, która nigdy nie powinna mieć miejsca. Natomiast takie zabieranie prawa decydowania w sytuacjach wtedy, kiedy mogą rodzić się dzieci z licznymi wadami, kiedy może to zagrażać życiu matki, takie rzeczy nie wolno robić. To jest zabieranie absolutnie naszej wolności. Mamy prawo wyboru i to prawo wyboru powinno być zachowane. Kolejna rzecz, to może spowodować również zakaz badań prenatalnych, co jest istotne też dla dzieci, które się jeszcze nie narodziły. Musimy więcej się komunikować i tłumaczyć, o co chodzi w takich protestach i po co brać tutaj udział, nie? Warto. My kobiety nie potrzebujemy zakazów, nakazów, ani groźby więzienia, żeby chronić nasze dzieci, bo robimy to każdego dnia. Tak! Robimy, bo kochamy. Nie jesteśmy potworami. Chronimy nasze dzieci, kiedy nosimy je pod sercem, kiedy je rodzimy, kiedy je wychowujemy. I nie jesteśmy za aborcją, bo aborcja to jest dramat, tragiczna jakaś sytuacja, ale niestety czasami jest to mniejsze zło. Chcemy doktorów, nie prokuratorów! Chcemy doktorów, nie prokuratorów! Wiele lat ratowałem życie kobietom i ich dzieciom. Nie spodziewałem się nigdy, że są takie czasy, że doszliśmy do tych czasów, że musimy walczyć o nasze i wasze prawa. Skąd się wzięło to wszystko? Wzięło się ze zła. Tym złem są źli ludzie, którzy próbują nami manipulować. Martwa matka nie przytuli! Martwa matka nie przytuli! Martwa matka nie przytuli! Martwa matka nie przytuli! W czasie kaliskiego protestu partia Nowoczesna zbierała podpisy pod projektem obywatelskiej uchwały dotyczącej finansowania z miejskiego budżetu in vitro, a SLD pod projektem o referendum dotyczącym prawa aborcyjnego. Przy Nowym Świecie stanął także samochód, w którym można było oddać krew.
Tydzień niestety zaczął się tragicznie. W poniedziałek rano na trasie Kalisz-Września w miejscowości Jastrzębniki w gminie Blizanów doszło do śmiertelnego wypadku. Osobowy Opel zderzył się tam z autobusem prywatnego przewoźnika. 56-letnia pasażerka Opla zmarła w szpitalu. Do wypadku doszło dziś około 10 rano na trasie Kalisz-Września w miejscowości Jastrzębniki. Opel Vectra jechał od strony Kalisza. Z przeciwnego kierunku nadjeżdżał autobus prywatnego przewoźnika. Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że kierująca Oplem kobieta na łuku drogi straciła panowanie nad pojazdem i doprowadziła do zderzenia z autobusem, mówi rzecznik prasowy kaliskiej policji. 24-latka kierująca osobówką i 56-letnia pasażerka tego samochodu, mieszkanki gminy Blizanów, trafiły do szpitala. Niestety starsza z kobiet zmarła, potwierdza nam Paweł Gawroński, rzecznik prasowy kaliskiego szpitala. 24-letnia kobieta, która prowadziła Opla, przebywa na OIOM-ie. Jest w stanie średnim, nie zagrażającym jej życiu, informuje rzecznik szpitala. W autobusie podróżowało około 20 osób. Nikomu nic się nie stało. Droga w miejscu wypadku była całkowicie zablokowana przez kilka godzin. To najbardziej wiarygodny i renomowany ranking samorządów w Polsce. Każdego roku włodarze miast z wypiekami na twarzy szukają pozycji swojego samorządu, interpretują wyniki i analizują trendy. Z pozycją Kalisza w rankingu samorządów dziennika Rzeczpospolita bywało różnie. Najwyższą pozycję, bo 10, zajęliśmy w 2013 roku. Później było już tylko gorzej. W najnowszej edycji Kalisza nie ma wcale. Dlaczego? Przez niedopatrzenie kaliskich urzędników. Ranking samorządów przygotowuje Dziennik Rzeczpospolita. Jest to wiarygodne i renomowane zestawienie, bo oparte na danych Ministerstwa Finansów i ankietach wypełnianych przez samorządowców. Analitycy Rzeczpospolitej biorą pod uwagę m.in. dochód i wydatki gminy na osobę, pozyskiwanie środków unijnych, zobowiązania w porównaniu z dochodami. Na 50 miast powiatowych w Polsce w ubiegłym roku Kalisz był na miejscu 26. Rok wcześniej o 6 pozycji wyżej. Najlepszą pozycję, bo 10 osiągnęliśmy 3 lata temu. Jeden z lepszych rankingów, w jakich miasto brało udział, to ranking Rzeczpospolitej. Za to się nie płaci, bo tam, gdzie się płaci za jakieś rankingi, zawsze istnieje obawa, czy nie za pieniądze robimy wynik. Ranking pokazuje, jak miasto się rozwija w porównaniu z innymi samorządami. Janusz Pęcherz w 2013 roku jako prezydent odbierał nagrodę za 10 miejsce Kalisza na uroczystej gali Rzeczpospolitej. Dzisiejszy prezydent Grzegorz Sapiński, choćby chciał i choćby miasto rozwijało się doskonale, to takiej nagrody w tym roku nie odbierze. Żadnej nie odbierze, bo Kalisza nie ma w rankingu 50 najlepszych w Polsce. Dlaczego? W redakcji Dziennika Rzeczpospolita dowiedzieliśmy się, że kaliscy urzędnicy nie wypełnili ankiety, na podstawie której ocenia się kondycję samorządu. Komunikat ratusza w tej sprawie brzmi: ankiety nie wypełniono w związku ze zmianami strukturalnymi w Biurze Promocji Miasta, a to urzędnicy tego biura mieli wypełnić ankietę. Jaki związek ma zmiana struktury w Biurze Promocji z wypełnieniem ankiety, bo tego nie rozumiem? Po prostu wtedy, jak są jakieś zmiany w danej firmie, to wiadomo, że zmieniają się ludzie, że należy dokonywać pewnych zmian na stanowiskach. No i w takich sytuacjach oczywiście również to staje się najważniejsze. To jest wtedy priorytetem, ażeby potem wszelkie normalne czynności prowadzić. Zdaniem byłego prezydenta prowadzenie tak zwanych normalnych czynności nie może być sparaliżowane zmianami personalnymi czy wewnętrzną wojną w ratuszu. Urząd musi pracować bez względu na wszystko. Trudno to sobie mnie wyobrazić, dlatego że wypełnienie takiej ankiety jest przez iluś urzędników. To nie jest tak, że wypełnia jedna osoba, bo te dane trzeba zebrać. Czyli jeżeli by przyszło pismo, że trzeba ankietę wypełnić, to następuje dekretacja przez prezydenta na osobę odpowiedzialną, a ta z kolei uruchamia cały system osób, które pomogą jej zebrać dane i wypełnić ankietę. Także trudno mi skomentować nawet taką sytuację. Odpowiedzialność za niewypełnienie ankiety i w konsekwencji oddanie pozycji w rankingu walkowerem ponosi Grzegorz Sapiński, bo to jemu bezpośrednio podlega Biuro Promocji i to on jest szefem całego samorządu. Prezydent okazał się zbyt ufny. Jak przekazuję już zadanie
to wierzy, że ono jest realizowane, bo wiadomo, że ma więcej ważniejszych spraw w głowie. Ale tak trzeba nadzorować efekty, czy skutki tego, czy zostało zadanie wykonane, także to tego nadzoru zabraknie. Nie zgodziłem się. Można się nie zgadzać, ale brak nadzoru prezydenta nad realizacją powierzonych urzędnikom obowiązków skutkuje brakiem Kalisza w najbardziej prestiżowym rankingu miast. Jak my teraz wiemy, że nie wypełniono ankiety, to wiemy. Natomiast czytelnik, który czyta, samorządowiec z innego miasta, porównujący się, nie widzi Kalisza, miasta na prawach powiatu, które do tej pory w rankingach bardzo dobrze wypadało, no zastanawia się, co tam w tym Kaliszu się stało, że nie ma go w 50 miast. Część politycznej opozycji w Kaliszu podejrzewa, że zamieszanie z ankietą to celowy zabieg. Kalisza nie ma w zestawieniu i jest to niewątpliwie wstyd dla miasta i jego władz. Jednak większą porażką byłby kolejny spadek w rankingu, a tego wymówką o niewypełnionej ankiecie udało się uniknąć. Problemy z wykonaniem kolejnego zadania wybranego w ramach ubiegłorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Już latem mieszkańcy mieli cieszyć się ze zrealizowanego pomysłu Zieleń wraca na plac Świętego Józefa. Okazuje się, że na przeszkodzie stanęły zbyt wysokie koszty wykonania zadania i zawirowania związane z lipami. Plac Świętego Józefa dziś niestety jest mało przyjazny dla mieszkańców. Spora przestrzeń wybrukowana kostką, dwie ławki, mała liczba drzew. Pomysłodawcy projektu do budżetu obywatelskiego, m.in. Maciej Błachowicz, historyk i społecznik, chcą, by plac stał się pełnym zieleni skwerem, gdzie kaliszanie i turyści chętnie by spacerowali i po prostu spędzaliby czas. Prace rozpoczęto od przeprowadzenia internetowych ankiet. Mieszkańcy zaznaczyli w nich, że na placu najchętniej widzieliby rabaty kwiatowe, klomby, drzewa, fontannę posadzkową, ławki, stojaki na rowery, a nawet stoliki do gry w szachy. Liczba miejsc parkingowych nie uległaby zmianie. Po zakończeniu konsultacji społecznych przygotowano projekt planowanych zmian na placu i niestety dalsze losy inicjatywy utknęły w martwym punkcie. Pierwotnie planowaliśmy przesadzenie całego szpaleru drzew po to, żeby tą przestrzeń zupełnie otworzyć, zrobić przejście w stronę kościoła, odsłonić budynki zabytkowe na chwilę bieżącą z uwagi na to, że były duże opory związane z przesadzeniem. Jak się okazało, te lipy były nasadzeniem na okoliczność przyjazdu Jana Pawła II do Kalisza. Ten projekt został tak naprawdę zaniechany. Przesadzeń nie będzie, wycinki żadnych drzew też nie będzie. Do tego doszły kwestie finansowe. Projekt zakładał bowiem, że na realizację zadania potrzeba znacznie więcej niż 500 tysięcy złotych. Chcieliśmy zlecić wykonanie poprawienia koncepcji projektowej dotychczasowemu projektantowi. Niestety odmówił wykonania aktualizacji, twierdząc, że są problemy natury branżowej. Miasto wystąpiło zatem z zapytaniem ofertowym do projektantów o wyłonienie nowej firmy, która zajmie się koncepcyjnym opracowaniem zmian na placu Świętego Józefa. Niestety nikt się nie zgłosił. Niebawem miasto powtórzy zapytanie ofertowe. Prześlij nagie zdjęcia, wygrasz tablet. Udział w takim konkursie oferował nieletnim 22-latek z Kalisza. Mężczyzna podawał się w internecie za kobietę i nakłaniał dziewczynki poniżej 15 roku życia, by przesyłały mu materiały pornograficzne ze swoim udziałem. Gdy upominały się o nagrodę, straszył je, że ujawni nagrania. Pedofila zatrzymali funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Mundurowi pojawili się w Kaliszu we wtorek, 4 października. W akcji brali udział policjanci Wydziału Kryminalnego, Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego, Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością oraz Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Około godziny 18 na podstawie prokuratorskiego nakazu weszli do mieszkania podejrzanego. 22-latek był kompletnie zaskoczony wizytą funkcjonariuszy. Ze zgromadzonego przez łódzkich policjantów materiału dowodowego wynika, że 22-latek, podając się za kobiety, założył konto na jednym z portali społecznościowych. Konto to pozornie było powiązane z popularnym serialem dla nastolatek. Mężczyzna wyszukiwał profile młodych dziewczyn poniżej 15 roku życia. Najczęściej były to dziewczynki w wieku od 9 do 12 lat. Nawiązywał kontakt, zapraszał do znajomych, następnie nakłaniał do wzięcia udziału w konkursie, którym nagrodą miał być m.in. tablet.
A konkurs polegał na wysłaniu nagiego zdjęcia lub filmu. Mężczyzna nakłaniał uczestniczki do przesyłania kolejnych zdjęć, a nawet do nagrywania filmów z czynnościami seksualnymi. Kiedy poszkodowane domagały się obiecanej nagrody, 22-latek groził ujawnieniem przesłanych materiałów pornograficznych. W tej chwili będziemy analizować cały zabezpieczony materiał, bo wiemy, że w swoim mieszkaniu wynajmowanym w Kaliszu miał bardzo dużo tego rodzaju materiałów. Na ten moment policja wie o kilku pokrzywdzonych dziewczynkach. Większość zapewne do tej pory nie podzieliła się z nikim wstydliwą tajemnicą. 22-latek usłyszał już zarzut składania małoletnim poniżej 15 lat za pośrednictwem internetu propozycji udziału w utrwalaniu treści pornograficznych. Dodatkowy zarzut dotyczy zmuszania groźbą do określonego zachowania oraz posiadania pornografii dziecięcej, za co grozi kara do 5 lat więzienia. Prokuratura wystąpiła do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt dla podejrzanego. I to była ostatnia informacja w weekendowym przeglądzie wydarzeń. Magazyn Miejski już w poniedziałek 17:15. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.